Siema, siema, witam was wszystkich serdecznie na odcinku, ale to nie jest oczywiście jakiś let's play, jakiś odcinek, który będziemy oczywiście nagrywali tam, gdzie farmingowe życie oczywiście pokazuje. To taki luźny, na spokojnie odcinek właśnie, taki, żeby potestować takie modyfikacje, które mam, ale jeszcze ich nie używam, ale mam pobrane. Ale będziecie chcieli coś, to możecie oczywiście napisać w komentarzach. Ja to mogę zrealizować i pokazać, wszystko będziecie mieli. Ale wiecie, o co chodzi. Na temat, no jak ja oczywiście robiłem, ale na dzisiejszym takim odcinku, tutaj taki odcinek, taki bardzo luźny, na spokojny odcinek. To nie jest żadna seria, tylko tak sobie nagrać na spokojnie. Zrelaksować się. Przy modyfikacjach, które mam pobrane i gdzieś gdzieś widzę, ale ich nie używam, ponieważ mam pobrane i zainstalowane i mogę nimi grać, ale będziemy sobie trochę używali. Trzeba potestować. Kiedyś taki kultywator pobrałem, on taki pomarańcowy. Ale jakoś pobrałem i nie zacząłem po prostu nie używać. Jakoś tak pobrałem, ale nie grałem, ale powiedziałem, a dobra, że jak oglądałem te maszyny, powiedziałem, a dobra, będzie taki odcinek, taki, który testuje oczywiście modyfikacje, które pobrałem, a nie używam. No ja oczywiście widzę, jak gram na mapie, która jest przeznaczona oczywiście na live, czyli nowa bruzda, takie gospodarstwo duże zbudowałem, ale takie oczywiście działa, taki klimat oczywiście mi się podoba, od takiego gospodarstwa. Gdzieś widziałem i postanowiłem takie wybudować. Ale widziałem oczywiście w realu i postanowiłem takie coś wybudować. A to jest bez naklejek, ale jest taka nowsza już. Będziecie chcieli coś innego, coś starego zrobić, klimat lat 80, to mi napiszcie. To ja mogę zrobić to, żeby było nagrane. Lizard Villagre. Tak się oczywiście oryginalnie modyfikacja na modhubie można się pobrać, tak się nazywa, ale na jakąś polską serię ktoś będzie planował coś nowego, albo ma serię taką od zera do miliona, że od zera się rozwija i do miliona i gra realnie, tak jakbyś miał na głowie GoPro. Taka seria typowo jak w prawdziwym życiu. W prawdziwym życiu od zera prawie zaczynasz, ale słabymi maszynami i zaczynasz po prostu rozwijać nowe. Kupuję z Ursus 1604, jeszcze go nie testowałem, ale postanowiłem go użyczyć. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj. A ja zasiadam, bo ponieważ chyba na pole oczywiście jechać, dzisiaj porozmawiamy co tamtymi oczywiście seriami. Dlaczego ja w serwę zrobiłem od tamtych serii i dlaczego tamtych serii nie ma, tylko nagrywam te, co mi się najbardziej oczywiście się podobają i inaczej się oczywiście nagrywa. Ja to oczywiście wytłumaczę. No chciałem na ten temat oczywiście porozmawiać, bo ostatnio nagrałem jedną serię Powrót. Mówiłem na live i nikt na to oczywiście uwagi nie wrócił. Tak jakby mu oczywiście to się nie podobało. Tak oznacza, powiedziałem, a nikt nie odpowiedział, to oznacza, że ta seria oczywiście wam nie odpowiada. Wy lubicie ta serię sąsiadem na polskiej wsi, wiejskie życie. Możemy tylko to nagrywać, CZ, widzowie. I resta możemy pousuwać. Nigdy w życiu tego nie nagrywać, tylko to od was zależy, co chciał ujrzeć. Jakiś powrót. Tutaj będzie pole przeznaczone na kartofle, bo mówiłem już oczywiście na live. Tutaj na live dzisiaj sobie tak poza odcinkę sobie ogarniałem pole ten burakami cukrowymi, bo ponieważ chciałem tutaj pole oczywiście przygotować, ale na live możecie się dowiedzieć. I zostawcie widzowie łapkę w górę, jak oglądasz ten. I będziemy na pole wjeżdżać, bo ponieważ jak widziałem tam te stare pole, ale to oznacza, że oczywiście pole nie kupione. No proste, jak coś widziałem, to było oczywiście pole nie kupione. Jak kupiłem pole, to się zmieniło normalnie. XD. Bo to się zmienia, bo ponieważ właściciel tego pola zmienia wszystko. I jak tutaj pojedziemy, ja muszę wysiąść, sprawdzić, gdzie daleko będzie.
zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz mówię, bo więcej osób zapomina o tym i poproszę o 10 łapek w górę i będzie kolejny z tego jakiś odcinek testowania modyfikacji, które jeszcze nie używałem, a pobrałem. Albo porozmawiamy, dlaczego tego nie ma, a co będę robił jakimiś tam seriami. I to jest nowa bruzda, pole 35 będziemy robić, bo większość osób będzie się pytało, a na jakim polu mam gospodarstwo, zaraz wam powiem. 26 do tego małego, oczywiście go małego gospodarstwa, obok pole 26, tam mam wybudowane gospodarstwo, takie, które mi się podobało, które widziałem oczywiście w prawdziwym życiu, jak jechałem rowerem, oczywiście do chałupy, do domu. Z roboty po prostu wracałem i wzrokiem spojrzałem się na coś. O, to fajne. Zatrzymałem się, obejrzałem wzrokiem i powiedziałem, musi być takie całe farmingu, bo mi się trafnie spodobało. I takie podobne zrobiłem, trochę coś o siebie dodałem, żeby damionowego klimatu było. Takiego klimatu swojego oczywiście dodałem, tego gospodarstwa, bo wczoraj w niedzielę, a w poniedziałek oczywiście to nagrywam. Ktoś się pyta, która godzina, 17:08, to zostawcie najszybciej jak potrafi subskrypcję, żeby nie przegapić 1000 subskrypcji na 1000 subskrypcji. Chlanie będzie i granie z widzami. Chlanie, czyli szampana procentowego. Jak chcesz zobaczyć, jak nie chcesz przegapić. Żeby być oczywiście na bieżąco. Ja tutaj takie średnie pole robię, dużego nie brałem, bo ponieważ ja nie mam akurat takiego dużego oczywiście tematu, żeby wam coś tam poopowiadać, ale na bieżąco jakoś tam rozwinę, żeby widzowie oczywiście rozumieli, na czym tam skończyłem, na tym coś tam, żeby rozumieli na bieżąco, żeby oczywiście mnie się nie pytali, bo nie ma po co mnie się pytać, żeby jeszcze raz tego samego odpowiadał, bo mogę wam wyjaśnić dokładnie, tak, żeby mnie się nie pytać. A, mówiłem co z tymi seriami. Nie chcę mi się jak kropkę piłku nie będę nagrywał. No nie tak, widzowie. Tylko mi się nie chce nawet rozwijać tego, bo i łeb nie myśli, bo ponieważ jestem zmęczony, bo ponieważ zwróciłem ze sklepu i od razu obiad zrobiłem. Sos serowy z makaronem, pycha, niebogębie, to polecam. Jak chcesz przepis, to mogę wam dać. Sam to wymyśliłem. Chciałem tak, kiedyś pamiętam, że sos serowy robiłem do nachosów, ale jakoś wychodziły takie sosy pod makaron. A nie wychodziło taki sos typowo pod nachosy, jak masz w kinie. Do kina pójdzie taki, jak w kinie masz. Oczywiście chciałem odzorować 100 na 100, ale wyszedł mi oczywiście jakiś sos, taki gęsty, taki przeznaczony do makaronu. Takie do głównego obiadu, drugiego dania. I pycha było. Zostawcie łapkę w górę. Dobra, ja wracam, chciałem poinformować was, że zrobiłem oczywiście bardzo przepiękną miniaturkę, to będziecie mieli do tego filmu akurat. I dlaczego ja seryjnie nagrywam? Jakoś mi się nie chce tego nagrywać, a to jest oczywiście prawda, chęci oczywiście nie mam. Ostatnio chęć miałem, żeby usunąć oczywiście wszystkie filmy, zostawić tylko polski rolnik, vlogi z FSA17 i jeszcze zostawić sąsiadów na polskiej wsi z FSA19, a jeszcze zostawić jeszcze polski rolnik z farminga 17. Ponieważ to powrót zrobił oczywiście, przekonał mnie kolega taki, który się nazywa Bartek Zacharski, przekonał mnie do tego, ja tą serię oczywiście, żeby zrobił. Powiedziałem, zrobię, bo on zaczął oglądać Bartek Zacharski stare odcinki i jakoś zapytał, dlaczego nie ma nowych odcinków, ja powiedziałem, nie mam chęci. Jakoś to tak zostawiłem, po prostu jest brak chęci, po prostu coś innego oczywiście mi się chciało, takiego, żeby wam oczywiście się podobało, żeby było więcej łapek w górę, wyświetleń takich, żeby każdy mógł oglądać się cały czas oczywiście pyta się, kiedy ta seria. Ostatnio się pyta, tak, kiedy seria Wiejskie Życie, albo Sąsiady na polskiej wsi, bo to jest wasza ulubiona seria i najfajniej oczywiście się nagrywa i dzięki temu cały czas będę na bieżąco takie serie nagrywał, co widzom się podoba. A jak widzom się nie podoba, to mogę skończyć i nigdy po prostu takiej serii nie pokazywać.
jak widzowie nie są, to widzowie oczywiście decydują chyba nie łapkami w górę. Tym więcej łapę w górę, tym bardziej wam się oczywiście podoba odcinek i najczęściej będę nagrywał. Jak jest mało, to chęci i apetytu nie ma. Jak się ogląda filmy z reala, to się chce tylko oczywiście jedną serię na bieżąco mi. Właśnie nagrywaj taką serię, jedną serię. Przykładowo mogę powiedzieć vlogi Jokera Farmera nagrać, ale klimat FSA 19 i coś swojego, nie kogoś kraść, jak wolę skradnie, nieładnie to jest, bo to jest nielegalne. Potem ktoś się spruje, ale coś swojego wymyślę. Ja taki przykład oczywiście dałem z Jokera Farmerem, tylko nagrać cały czas na jednym gospodarstwie, ile tam wlezie. I rozwijać się, kupywać, nagrywać tak jak z kamerki GoPro. Miałem chęć, ale boję się Bartka Zacharskiego, że mnie opieprzy za to, że usunę filmy, bo ponieważ on kocha moje oczywiście filmy oglądają, bo ponieważ są wspaniałe i niektórzy widzowie są po oglądaniu moje stare filmy, bo ponieważ wtedy będą wiedzieli, o co chodzi na menu P221. I to jest fajne. Pytata się, kiedy czy będę grał Farminga 13, nie chce mi się, bo jakoś tam pobrałem coś. Pobrałem, grałem i zaczęło się lagować na oryginalnej mapie Hangestet, wszystko normalnie było. Amerykańska mapa z DLC też nie laguje, ale jakaś mapa z modyfikacji, jakaś tam pyka takimi lagami, ale z czasu 2014 roku były fajne mapy, bo ponieważ były robione, żeby nie lagowało, a teraz ludzie robią mapy takie, żeby lagowało, bo oni robią na szybkiego, a nie pasą oczywiście błędów. Ale na takie coś trzeba patrzeć, bo ponieważ będziesz musiała potem drugą, kolejną wersję robić, jak jakieś problemy. Kiedyś widziałem komentarz taki, że typek napisał, że małe błędy mogą być, ale nie przejmuj się, a jak ktoś ma, a jak oszukał was i okazuje, że tak się nie ta mapa, że się nie da grać. Są zajebiste mapy, kusi mnie jakąś serię zrobić z FSA 13, ale nie zrobię przez to, że na bieżąco laguje mi. Na Górala Kujawo-Pomorskich zacząłem grać, ale już nie mam na zainstalowanego, usunąłem, bo postanowiłem, żeby pojawiła się 11. Jak dużo osób gra 11, to ja zrobiłem powrót z okazji 800 subskrypcji. Bo ponieważ napiszcie, co sądzicie o mapach, które posiadają oczywiście błędy, jak odpalisz, to laguje jedna za drugą mapą, tylko oryginalne jakoś w miejscu stoją i mają pełne SPS-y i nie laguje. Mi chodzi o to, że laguje, a wam to przeszkadza. Tak jak mi oczywiście i nie chcę powracać, bo ostatnio grałem na zagranicznej mapie, taka mapa przeznaczona na Niemcy, taka klimatyczna niemiecka mapa też lagowała, usunąłem wszystkie mody, bo też mody, też choć są spowodowane, że mody mapa logowe. A na oryginale jest wszystko git. Nie wiem czemu. To napiszcie, jak ktoś ogarnie. Bo jakoś cudem to ja nie poradzę, bo ponieważ wszystko robię, a tak wszystko robię po to, żeby było źle. I mnie to denerwuje. Najlepiej szukać mody, takie stare, bo ponieważ wtedy ludzie siedzieli i naprawiali błędy. Żeby na bieżąco nie lagowało. Ale jakąś serię ze 13 bym puknął, jakby widzowie by chcieli zobaczyć jak gram. Ale ja bym chciał tylko... Moje największym pełnieniem jest mieć jedną serię i wystarczy. Albo mieć dwie serie z Farminga... Nie, trzy serie z Farminga 17. Mieć serię z Farminga 17, trzy vlogi MP multiplayerem, polski rolnik pierwszy sezon i wiejskie życie, a z 19 bym chciał mieć serię pod tytułem polskie rolne gospodarstwo. Nie, to nie mi chodzi, sąsiedzi na polskiej wsi, na bieżąco bym to chciał. I jakąś jeszcze jedną serię taką nieskończony bym nagrywał. I reszta serii zostawiłbym na live'a. Takie typowo przeznaczone pod live'y.
Czyli na tej mapie, co gram teraz, i na flat mapie, i ta malutka, co ostatnio wysłała, co Switch, ma o nim zdanie, że mu się nie podoba, bo to jego, bo on ma oczywiście inny gust do mapek, ten Switch. Karol też ma inny gust do mapek. Mu mapa nie podoba się, bo mapa oczywiście nie w stylu Żytnia, niektórym się nie podoba, bo każdy ma inny oczywiście na bieżąco klimat. Mi się podoba, bo ja chciałem pograć na takiej małej mapie, bo miałem ostatnio chęć. Znalazłem taką jedną mapkę z ModHuba, ale nieskończoność gra się. Wszystkie mapy się zapiszą, sekunda jest gra zapisana. A ta mapa, jak chcę zapisać, to nieskończoność 20 minut mi się zapisuje. I muszę potem resetować komputer po to, żeby jeszcze raz... Nie resetuję komputera, tylko jak wyłączyć farminga. Manager zadań i zresetować farminga, żeby oczywiście od początku odpalić. Jakoś tak, ale takie podstawowe serie, takie pogadać, to nie mam kiedy. Bo nie na live to ja nie pogadam. Bo cały czas się kłóci się, nie ma po co się kłócić, bo w tym kraju nie ma do czego się kłócić, tylko kulturalnie na live pogadać i przesegać regulamin, to wtedy się dogadamy. Trochę takie kamery. A ten kultywator oczywiście na testy sobie wziąłem, żeby przetestować rzeczywiście, bo jeszcze nim oczywiście nie robiłem. A ktoś się zapyta, a gdzie jest twój John Deere? Mój John Deere oczywiście taki znajomy jeden pojechał, bo taki znajomy oczywiście u mnie pracuje. Ten kombajn ropa to też oczywiście na testy, bo w farmingu 17 nie miałem jakoś go przetestować. To ostatnio testowałem ropę Farming Simulator 2015, ale to kiedyś było, to kiedyś było, to były lepsze czasy, a się chciał. Kiedyś miałem taką fajną, zajebistą serię, nagrywałem serwy, wtedy jeszcze YouTube'a nie miałem, nie nagrywałem żadnych odcinków, to była seria oczywiście z Farming Simulator 2016, Górale Kujawo-Pomorskie, tak na priv sobie robiłem, wszystko tak prywatnie, bo... No nie, to była seria, najdłużej na jakikolwiek grałem. Bardzo długo pykałem i byłem z tego oczywiście zadowolony. I chęć miałem, grałem kiedy mi się chciało, a teraz to muszę grać codziennie po to, żeby widzowie mieli co oglądać. Bo może kombajnem będzie żniwa robił w realu. Uchwyt na telefon przyczepi sobie na szybę. I będzie mojego live'a oczywiście oglądał na mojego live'a albo odcinek jakiś i podczas pracy będzie se tykał. To też oczywiście fajnie, bo to też jest przepięknie, bo ponieważ wtedy fajnie czas leci, wtedy oczywiście klimacik. Oglądasz film, chcesz się tobie to robić. Ja tak oczywiście przeżyłem. Oglądałem live'a kogoś i mi się chciało grać farminga i zajebiście mi się to szło wszystko, bo pięknie czułem się zajebiście, jak grałem farminga podczas oglądania z jegoś tam live'a. Odcinek to też zajebiście się ogląda podczas grania. Ale te serie wizowie, co ja nagrywam, to napiszcie, czy chcę teraz, żeby ja wrócił na bieżąco. Patrok nie ma czasu, kiedy nagrać, ale mogę nagrać, jak będę oczywiście sam. Bo jego coś się wymyśli, jakiś scenariusz się zrobi, taki fajny, żeby wam się podobało, coś za scenariusz, żeby nie było Patryka na tym odcinku i coś trzeba fajnego wymyśleć. Patroka, zapraszam na jego kanał, do Rafała Sutysa Ales też i do Bartka Zacharskiego też, zapraszam na ich kanał. Tutaj ten kawałeczek sobie zrobił, tu do końca dojadę i będzie oczywiście koniec, ale polski rolnik drugi sezon, nie chce mi się nagrywać, najlepiej mi się nagrywało z Patrykiem, ale powróć jeszcze. I przez to chęci nie mam chęci tego robić, bo ostatnio dużo zacząłem podróżować rowerem, jeździć po moich okolicach. Pojadę po środku i tutaj widzę, skończymy oczywiście to na live. Jak chcecie, to napiszcie. Jakie ciągniki w Zoje wybierzemy? Chyba będę jego, tego John Deere'a i tą
60, ten zielony. I te dwa wszedłem. Zobaczymy to, widzę, decydują. Możecie napisać oczywiście na bieżąco w komentarzach. I czy chcę teraz, żeby te serie na bieżąco wróciły. Żeby częściej nagrywał. Nie mam chęci, ale z przymusem, żeby nagrać. A jak nie mam chęci, to może 2 miesiące nie być oczywiście odcinku. Taki tylko będę nagrywał polski, sąsiedzi na polskiej wsi. I seria pod tytułem Farminga Simulator 2017. Mapa Mazury 17 z Mothuba. I co jeszcze? Aby ktoś chciał się dowiedzieć, jak to seria wiejskie życie. To możecie napisać, czy ta stare powroty. Te. Jeszcze chcę nagrać oczywiście gospodarstwo po dziadku Władku, ale bardziej tam lapsem pod muzykę. Na flat mapie. To będzie fajnie. To jest na tym na bieżąco pomyślę, niech widzowie dadzą mi jakąś opinię. Ten kawałek zrobię, a tamten zostaje oczywiście na live i będzie dobrze. Dobra. Te serie na bieżąco ja wszystko bym zrobił, to od widzów zależy, czy chcę to oczywiście oglądać. Tylko chcę to oglądać widzowie sąsiedzi na polskiej wsi. I wiejskie życie, a ostatnio widzowie chcieli, żeby... Widzowie pytają, kiedy leci śniówka. Taka seria z tartakiem. Usunąłem, bo brak chęci do nagrywania było i 4 miesiące nie ruszałem tego save'a, usunąłem z brak chęci. Powiedziałem, nie gram ze 4 miesiące, to usunąłem, ale przerobił tą bym mapę. Pola są za duże i przez to po prostu też chęci nie było, ale pola mogę podzielić, żeby takie były typowo przeznaczone na polskie maszyny, na takie serie, takie typowo fajne. To zobaczymy jeszcze jak widzowie będą chcieli, to też możecie powiedzieć mi o tym. I jedną serię bym wyrzucił i nie nagrywać. To napiszcie mi, jaką serię nigdy nie chcę, żeby ja nagrywał. Wyrzucił i za tą serię, co wyrzucił, tą starą, a wyleciała, aby lesie śniówka. Ta seria z tartakiem. Wycinka lasu. Musicie mnie na bieżąco o to poinformować właśnie w komentarzach, żeby właśnie porozpisać tam co chce, żeby mi pomóc, żeby wspierać mnie. A ja właśnie oczywiście poczytam takie oczywiście na bieżąco komentarze i się dowiem, co widzowie na bieżąco będą chcieli, ale chcę, żeby takie coś było i chcę, żeby to komentarze oczywiście było. Bo ponieważ ja to oczywiście widzowie potrzebuję na bieżąco. Dlaczego? Bo musi być. Bo będzie wtedy zajebiście się oglądało i będzie fajnie. I ostatnio nagrałem chyba 5 dni temu, nagrałem odcinek sąsiad... zapomniałem jak to się nazywa. Nie wiem, skierzycie, tylko polskie rolne gospodarstwo tak nagrałem i byle jakąś pracę zrobiłem, ale zrobiłem sianokosy. Połowę pola, połowę łąki nie dało się skosić, bo była mała trawa. Taka wyglądała skosona albo zbugowana łąka. Też tak może być. Coś pobugowało się. A ja wracam na gospodarstwo i zakończę oczywiście odcinek. Napiszcie, co sądzicie o seriach i jakie serie mają być. I mnie też ostatnio kusiło zrobić powrót typowej polskiej wsi do już oficjalnie Farmingu 19, ale już tego nie będę robił. I potem zdanie oczywiście na typowej Polsce zmieniłem, powiedziałem kończę tym. Ja pojedę przez pole. Nieposianym. Jestem w Stegnie i nagrywam dla was odcinek na plaży. Jestem na plaży, jestem w Stegnie. Jem. Na plaży. Chałupy zaparkuję, będę miał blisko do domu. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj. Do zobaczenia na razie. Sumeta się, papa. Jestem w Stegnie. Jestem w Stegnie na plaży i nagrywam na ten odcinek. Nara. No, chyba ta cebula. No jednak cebula. Nara.